Więc tak, o czym dzisiaj będziemy mówić? Rezultaty i realizacja projektu, opis celów, sposoby tworzenia wskaźników produktu i rezultatu projektu. Czyli ten jakby ogólny temat powinien nam dzisiaj odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Mówiąc prosto, czyli jak sobie ułatwić zaplanowanie, sfinansowanie i realizację naszego własnego projektu w branży IT. To może posłużę się swoimi notatkami. Aha, pytanie na wstępie. Mimo że te dwie branże i dwa zakresy wiedzy trochę się przeplatają ze sobą, to jednak mamy tutaj, widzę, jakby skupienie dwóch ośrodków. Stricte dotacji, powiedzmy kręgu 8.1, 8.2, o czym też tu będziemy dzisiaj mówić, i kręgu, powiedzmy, biznesowego tworzenia stron, tworzenia serwisów, tworzenia e-usług. Chciałem wiedzieć mniej więcej, kto bardziej by był jakby za tym, żeby się znaleźć w pierwszej części, czyli w pierwszej grupie, a kto w drugiej. Bo to może wtedy będziemy mogli uznać jakiś nacisk na odpowiednią część, na odpowiednią jakby merytorykę w tym wszystkim. Może tak, kto w pierwszej grupie, czyli bardziej dotacje, jak rozumieć jakby kwestie e-usług przed pryzmat dotacji. Ręce wysoko. Okej. A kto jest stricte biznesmenem, to za takiego się czuje, e-handlu, powiedzmy, e-biznesu, biznesu IT, software, strony. No tak, chyba niektórzy dwa razy się zgłosili, ale widzę mniej więcej 50-50 jest. Dobrze. Może tak mi będzie słuchać lepiej. Bez mikrofonu. Jestem nagrywany. No dobrze, to chyba będę musiał się odwracać raz na jakiś czas. Aha, perspektywa. To znaczy się, pod jakim kątem będę miał sprawę. Nie jestem programistą, czyli jak ktoś będzie chciał mieć stricte pytania z IT, na to po prostu nie odpowiem, nie imam się tego. Nie jestem też ekspertem właśnie parpowym, tak? To myślę, że państwo tutaj, czy pani, będzie mogła odpowiedzieć na bardziej zawiłe kwestie. Natomiast z jakiej perspektywy ja patrzę na projekt, czy też jego wykonanie, również z trampoliny dotacji. Kiedyś zdarzyło mi się popełnić kilka startupów. Może niektórymi nie chciałbym się chwalić, niektórymi bardzo chętnie, chociaż wiadomo, że efekt jest zawsze nie taki, na jaki liczymy. No obecnie realizuję fundusz, zarządzam fundusz trzyjedynkowy. To my jakby wspieramy startupy, też właśnie dzięki dotacji. Wcześniej zarządzałem jednym funduszem właśnie typu Venture Incubator, Venture Capital, to znaczy się nie udało się do tego czasu popełnić zgodnie z tą, że tak powiem, jakby metodyką pracy z projektami takie spółki, tak. Na przykład Mobile Factory czy też Wake Park teraz są na giełdzie, Planet Soft zresztą też. Okej. Czego się dzisiaj dowiemy? Jak zaplanować projekt? Może nie jak dokładnie, jak zaplanować swój własny projekt, ale jakie są ramy planowania. Co zrobić, żeby uniknąć podwójnego czy potrójnego planowania? Co to znaczy? Jest takie jakby przeświadczenie, że są... Zawsze na stole jest kilka biznesplanów. Jakby przyszedł inwestor, to on musi ładnie wyglądać. Ofoliowany, najlepiej w złotej ramce. Liczby są przeszacowane, przychody już zdecydowanie, koszty zminimalizowane. Wszystko wygląda super. Jest dla PARP-u też biznesplan, ten, który wpisujemy do wniosku, który rzeczywiście jest tam czasami dopychany jakby kolanem do tych takich po prostu wymogów, które ktoś nam stworzył. Te wymogi też nie są takie, żeby nam utrudnić życie, tylko no, pomysłowość polskich przedsiębiorców sprawia, że no, czasami trzeba jakieś takie twardsze wymogi dać, żeby po prostu projekt się trzymał całości od początku do końca. I trzeci biznesplan dla nas. I teraz sztuką jest mieć taki biznesplan, który, jak zastanawiamy się, w którą stronę idziemy dzisiaj, na przykład środę, tam o godzinie 14.30, wyciągamy jeden dokument, nie trzy, tylko mówimy, aha, no jesteśmy tutaj, idziemy w tym kierunku i on się pokrywa z każdą wersją, z pierwszą, drugą i trzecią. Czyli o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Aha, jak nie zmarnować czasu też podczas realizacji projektu. Czas marnujemy, to na 100%. I to przy każdym projekcie udało się gdzieś tak 40%, może maksymalnie udało się zejść do 30%, zmarnować naszego czasu, który zaplanowaliśmy. Ale to marnowanie można sobie też jakby zaplanować, tak?
Znaczy wiemy już z góry, że marnujemy te 30% przy organizacji wszystkiego. Jak uniknąć błędów, które ktoś już przed nami popełnił? Na końcu będzie taki case, który pokazał nam potem w kolejnych inwestycjach, czego nie robić. To może będzie też łatwiej omówić właśnie to. I to, co mówiłem na początku. Co zrobić, żeby ten plan, który stworzyłem w pocie czoła, za pół roku nie był dla mnie przeszkodą? O czym nie będziemy mówić, to jak to po prostu zrealizować, tak? Bez nakładu naszej pracy i bez nakładu na naszego czasu. Bo to po prostu jest dosyć ciężkie do wykonania bez tego. Merytoryka, czyli baza spotkania. Znane pojęcia chyba wszystkim, produkty, rezultaty, cechy projektu. Te pojęcia się strasznie przeplatają i też mam wrażenie, że trochę niektóre zostały zdewaluowane, jakby, czy też pojęcie zostało troszkę przekształcone z biegiem czasu. Czym jest projekt? Najprostszy przykład, tak? Projektem może być, nie wiem, kupno cukinii, tak? Przepraszam, nie kupno, ale zjedzenie. To jest rezultat, który ja potrzebuję. Do tego mam jakieś zasoby, czyli stan początkowy, mój nakład czasu, mój nakład gotówki. Produktem jest samochód, po który jakby muszę podejść i nim podjechać po ten towar. To jest jakby najprostsze rozumienie, tak? W zasadzie wszystko, co robimy teraz, można powiedzieć, że to jest jakiś projekt. Cechy. Też ważne jakby ważne przy projekcie. Zorientowane na cele zawsze mamy. Chociażby te proste, te banalne, że tak powiem, stwierdzenie z tą cykinią. To jest nasz cel. Nie stworzenie, nie przywiezienie, ale zjedzenie. Mamy apetyt, tak? Koordynacja działań. To tutaj za chwilę będziemy omawiać. I zawsze należy pamiętać o skończonym czasie trwania. Trzy cechy jakby projektu. Produkty i rezultaty. Definicję możemy przeczytać. Ja jej czytać nie będę. Natomiast w tym również jakby banalnym przykładzie produktem jest na przykład samochód. Rezultatem oczywiście już jest, cukinia, tak, produktem. No, rezultatem jest zjedzenie, czyli już zaspokojenie mojego apetytu. Infantylny przykład, wiem, ale daję obraz, jak to jakby potem dalej rozumieć. W uproszczeniu mniej więcej to wygląda tak. Zasoby może nie zawsze się pojawiają jakby w nomenklaturze dokumentacji, jakby wnioskowej, natomiast zasoby to jest to, co na dzisiaj mamy, nasz czas, nasze zaangażowanie, nasze pieniądze na dzień dzisiejszy. Produkt to, co jakby w trakcie otrzymujemy, pozyskujemy, wykorzystujemy. Rezultaty to jest właśnie to, co zaspokajamy, tak? Mówię o tym dlatego, ponieważ nieraz już spotkałem się z takim telefonem. Panie Michale, Michał, piszę dotację, nie mam pojęcia, jakie będą produkty. Już nie mam pojęcia, jakie będą rezultaty. A tak naprawdę to nawet nie mam pojęcia, jak będzie projekt, tak? I muszę wszystko dopasować, ponieważ chcę dotacje. No i jakby coraz częściej słyszę też takie jakby podejście, no ale tak naprawdę to nie jest jakby kosmiczna technologia. Wygląda wszystko prosto, nawet na takim też prostym przykładzie. Aha, ważny produkt. Laser versus produkt. Bardzo często popełnia się jakby te błędy czy we wniosku, czy w rozmowie. Produktem, no, słynny case śrubki, tak? Produktem w zakładzie jakimś produkującym śrubki jest śrubka, tak? No, produkt, który ja sprzedaję. Co pan robi? Sprzedaję produkty w postaci śrub. Natomiast produkty na całym jakby wachlarzu tego, co on robi, czy na całej taśmie produkcyjnej są różne. Rezultaty również, tak? On sprzedaje te śrubki. Więc produkt versus produkt. To kwestia też nomenklatury, tak? Okej. Teraz już bardziej jakby w stronę biznesową. Kiedyś było bardzo prosto, tak? To znaczy się projekt realizowało się na przykład budowę domu. Identyfikacja, planowanie, realizacja, ocena. Chcemy działkę, kupujemy ją, budujemy cegła po cegle. Każda następna cegła jest stawiana na tej poprzedniej, tak? Więc dom idzie do góry, wszystko wygląda bardzo prosto. Na koniec mamy ocenę, tak, zbudowaliśmy. No w IT jest może nie dokładnie na odwrót, ale zupełnie inaczej.
My musimy jakby, budując systemy czy serwisy, wiedzieć, że to, co zbudujemy, nie będzie miało raczej sensu, tak? To pierwszy nasz produkt, który powstanie, będzie musiał być totalnie przekształcony. Potem pokażę case, gdzie mieliśmy pewną spółkę, gdzie myśleliśmy, że mamy bardzo fajny produkt, nawet wszedł inwestor, a po czasie okazało się, że on jest po prostu niesprzedawalny fizycznie, tak? Że na nim nie zarobimy. No i potem razem już z tym inwestorem, razem z osobami, które były zainteresowane, no postanowiliśmy to przerobić, tak? No to wszystko można było robić w trakcie. W trakcie, może nie planowania, ale w trakcie realizacji projektu. PM, czyli zgodnie z PM Bookiem mamy z kolei takie, to chyba jest bardziej jakby zasadne według mnie. To nie są etapy nawet, to są grupy procesów, które się nawzajem przeplatają. To nie jest już wybudowanie i sprawdzenie, czy to stoi jak prosto, czy krzywo, czy ten dom generalnie przecieka i tak dalej, tak? Tu już jest grupa procesów, która się nawzajem przeplata, czyli proces monitorowania kontroli sprawia, że możemy wylądować na samym początku. Możemy nawet wylądować na procesie jakby inicjacji, tak? Czyli przed całym planowaniem, bo okazało się, że to, co stworzyliśmy, ta pierwsza jakby wersja MVP produktu, no jest taka niedostosowana do rynku, że się jednak myliliśmy. Co też się może po prostu w biznesie zdarzyć. Projekt i projekt. Jeszcze jedna różnica pomiędzy, powiedzmy, unijnym a naszym postrzeganiem, naszym, powiedzmy, naszych przedsiębiorców, niekoniecznie naszym tutaj na sali. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że projekt to jest kupno jakiejś tam spółki, napisanie w tej spółce dotacji, to jest ich projekt, tak? Czyli dotacja przychodzi do spółki, cała spółka jest projektem. W rozumieniu tutaj osoby finansującej, czy podmiotu finansującego, projekt jest zawsze w spółce, tak? Czyli spółka robi swoją działalność, jakby zajmuje się swoją korową działalnością. Wychodzimy z kolejną inicjatywą kolejnego projektu w spółce. Więc teraz tak, dla tej pierwszej, że tak powiem, połowy, 8.1 i 8.2. Jakie są dobrze produkty, jakie są rezultaty, jakie należy rozumieć. Liczba nowych e-usług, czyli znany wskaźnik, co uda nam się stworzyć. Jakie usługi możemy zaoferować, to jest produkt, rezultat, liczba świadczonych tych usług. Różnica, no tak jak w tej śrubce, tak? Czy tak jak w cukinii. No, mieć cukinię to mieć, a zjeść to druga rzecz. Ona musi być sprzedawalna, ta nasza usługa, usługa lub ten nasz produkt. Jeśli ona jest sprzedawalna i faktycznie możemy ją sprzedać na rynku, to już można powiedzieć, że wskaźnik rezultatu, czyli ten drugi, na który teraz wskazuję, jest spełniony. Liczba miejsc pracy. To jest drugi rezultat. I teraz dalej. No, dlaczego ja, chcąc zarobić jakby na mojej firmie, czy moja firma, która powinna zarabiać, miałbym sobie stawiać jako rezultat tego, co zrobiłem, jakieś miejsca pracy. Ja chcę zarobić, tak? Ja nie chcę budować miejsc pracy. To nie jest mój rezultat. I jakby tu jest prosta odpowiedź na to pytanie, jak to rozumieć. Czasem PARP, no, czy też instytucję finansującą, no, można potraktować jako swojego wspólnika. Nie do końca nasze to są rezultaty w prostej jakby retoryce, tak? Natomiast nasz wspólnik jest zainteresowany tym, żeby te miejsca pracy były, tak? To oczywiście jest do nas wpisane jako nasz obligatoryjny wskaźnik, ale to jest wskaźnik naszego wspólnego projektu realizowanego my i PARP, tak? Czyli instytucja finansująca. Liczba miejsc pracy to w ten sposób trzeba rozumieć. Okej. Okay. Aha, tak. I jest wiele kontrowersji, jak rozumieć dosyć skomplikowane produkty i rezultaty. Tutaj proszę się nie wahać, ja zawsze jak mam jakiekolwiek wątpliwości, dzwonię na infolinię do PARP-u i się dowiaduję, jakby, czy ja to tak samo postrzegam, jak po drugiej stronie słuchawki ta dana osoba. Tutaj no, po to jest ta infolinia i muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie działa, żeby takie wątpliwości rozwiewać. Czy też konsultant, tak? To nie jesteśmy omnibusami. Na wiele rzeczy można różną, jakby nowoczesną usługę zrozumieć, więc polecam konsultację. 8.2 jest bardziej zabiła sprawa. Widzimy, jakie są produkty, widzimy, jakie są rezultaty.
I teraz, jak to rozumieć? Może tak, ile osób z tej sali naprawdę rozumie 8-2? Jak, na czym ona polega? Jedna osoba? Dwie? Okej. Ja może całego wykładu nie będę tu robił na ten temat, natomiast zasadniczo prowadzę firmę, która współpracuje z kilkoma kontrahentami. Chcę zrobić system dla mnie, na mój użytek i dla nich. To jest na ten projekt PAR, powiedzmy, powinien dać, czy jest zainteresowany udzieleniem środków. W bardzo telegraficznym skrócie. Żeby jakby przemyśleć teraz, jak faktycznie to wygląda, jeśli chodzi o te produkty i rezultaty, o których wspomniałem wcześniej. Jest taka sytuacja. No faktycznie, mam drobną firmę. Nazwała się na początku swojego istnienia Markus. Mam pięciu partnerów. Chcę wprowadzić system. Jakim tutaj produktem byłby? Ile produktów? Tak, nie inaczej. No i liczba systemów. Ile systemów to byłby produkt? Kto powiedział? Bardzo dobrze, jest jeden system. Liczba współpracujących przedsiębiorstw? 6, dokładnie. W zasadzie prosta sprawa. Aha, i teraz właśnie na poprzednim slajdzie możemy dodać dwa dodatkowe wskaźniki. Podpis elektroniczny i wprowadzić pewien standard wymiany dokumentów. Jak teraz sobie z tym poradzić? Chcę wprowadzić do tego mojego systemu ten, powiedzmy, podpis elektroniczny, jeden z dwóch. Z dwóch dodatkowych możliwości. Liczba systemów, dalej jeden, tak? Liczba współpracujących przedsiębiorstw, dalej 6, dokładnie. I podpis elektroniczny, dalej 6. Ale powiedzmy, zdarzam się z taką sytuacją. Jeden partner nie wie, czy skorzysta z tego podpisu. Po prostu nie jest przekonany, powiedzmy, ma ograniczone zaufanie do instytucji państwowych. Nie ma ochoty, tak? Powiedzmy, że nie mamy jego 100% gwarancji. Co w takiej sytuacji? No tutaj jest decyzja do przemyślenia, ponieważ jeśli my wpiszemy tam, powiedzmy, 6 partnerów, ale 5 skorzysta, no to już, że tak powiem, jest nieakceptowalne, tak? Jeśli z kolei byśmy wpisali 5 partnerów, czyli my plus 4 i 5 tutaj, to by było akceptowalne, ale pytanie, czy chcemy się nie chwalić tym 5 partnerem, tak? Więc to jest ryzyko, które już, ja nie odpowiem, czy powinniśmy je brać na siebie, czy nie. Ja bym starał się albo przekonać tego 5 partnera, żeby zainstalował, albo mieć jego deklarację, że na pewno nie wejdzie i wtedy niestety nie mogę go podać jako wskaźnik, tak? Kluczowe jest to, że wskaźnik w tym elemencie, czyli tutaj liczba współpracujących przedsiębiorstw, musi być tożsamy z tym, który dodatkowo wprowadzimy na naszą jakby chęć, na nasze życzenie. Dodatkowo w 8.2 jest jeszcze kilka jakby obostrzeń czy też zasad. Na przykład musimy mieć minimum 2 partnerów. Tak? No system jest systemem B2B, gdzie nie jest tylko ja i kolega, tylko ja i koledzy, tak? Czy ja i partnerzy, ja i klienci. Powiedzmy, tutaj jest przynajmniej 2 partnerów. Okej, no to właśnie mamy odpowiedź na to pytanie. Jak wyglądają produkty i rezultaty, niekoniecznie w e-commerce, w e-biznesie, w świecie e-usług? Tutaj będziemy omawiać w zasadzie z tego pierwszego slajdu o projektach 2 ostatnie zagadnienia. I teraz może tak. Chciałbym stworzyć nową e-usługę. Powiedzmy, że jest to rynek B2B, czyli stricte dla przedsiębiorstw. Mam soft typu, powiedzmy, live chat, nasz wrocławski, który jest czatem online. Może zły przykład, akurat tutaj mamy jakiś, powiedzmy, nieważny. Soft dla przedsiębiorstw, tak? Powinien być wykorzystywany w firmach. Dystrybuowany w modelu SaaS przez internet, bardzo prosto. Wskaźniki rezultatu. Tutaj jakby już stricte wracamy do modelu kreowania tej usługi.
u nas ani razu się nie raz się zdarzyło, to była nasza pierwsza pomyłka, żeby zrobić produkt od samego początku. Wtedy, jak okazało się, musieliśmy zupełnie przekopać ten projekt, no i jak klient nam powiedział, nie, no nie potrzebuje tego pierwszy raz, drugi raz i trzeci, już wiedzieliśmy, że ten produkt jest nierynkowy. Więc polecamy teraz stosowanie pierwszej wersji jako wersja MVP, Minimum Valuable Product, czyli coś zupełnie podstawowego, bez żadnych jakichś wodotrysków, bez ulepszeń, upiększeń, coś podstawowego. W przypadku modelu B2C to nie jest takie proste, ponieważ klient jest rozproszony i narażamy się na opinię, powiedzmy, no, szerszego grona, tak? Natomiast w modelu B2B rozpoczęcie pracy od tego daje nam wiele szans. Możemy podejść do pierwszego naszego partnera, powiedzieć, mamy produkt, stworzyliśmy go, co pan na to? No i od razu dostajemy feedback. Nam się udało już kilka razy stworzyć bardzo niefajny MVP. No, przyznaję się, raz to zupełnie nie wypał, ale pierwszy klient nam powiedział, ok, ja to potrzebuję, tylko powinno być to na odwrót, to w ten sposób, a to powinno działać tak. Zrobiliśmy to dla klienta, czyli praktycznie powiedział nam, co rynek oczekuje i nawet no, częściowo na to zapłacił, ale dzięki niemu mamy gotowy produkt i stwierdzone, że taki jest jakby sprzedawalny na rynku. Jakby tutaj już mieliśmy ten swój produkt. I jakby zgodnie z tym można powiedzieć, że to jest baza MVP, ten minimum. Minimum każdego systemu. Postępujemy zgodnie z tą metodyką, czyli Consumer Development Process. Szczególnie w przypadku aplikacji typu B2B, ponieważ rynek też się zmienia, tak? No, my teraz widząc, że niektóre firmy jakby zgłaszają się na nasze produkty, wiemy, że już potrzebujemy zupełnie czegoś innego. Mamy na przykład taki system do zarządzania czasem, to już teraz częściowo z funkcjami zarządzania projektami stało się bardziej zarządzaniem, jakby program do zarządzania projektami niż właśnie czasem. W niektórych firmach, tak? Bo dalej to jest zarządzanie czasem i analiza czasu pracy przy komputerze, ale w wielu firmach już to zostało jakby poddane takiej metamorfozie, że system ma teraz inny obraz, tak? Czyli tworzenie projektów pod firmy, pod klienta. Inaczej się ma sprawa tutaj w modelu B2C. Tutaj zawsze w planowaniu jest większy bufor potrzebny. To znaczy się, nie możemy stworzyć wersji MVP podstawowej, zupełnie podstawowej, takiej, która jest ryzyko, że po prostu nie działa, bo pierwszy klient, który z reguły jest najbliżej nas, czyli klient pierwszego kontaktu, powie, no, dziękuję i co więcej, nie wracaj do mnie z tym, tak? Czyli zobaczę przez Facebooka już taką aplikację, skojarzy logo, skojarzy na iPhone'ie, Androidzie, że no, taka aplikacja istnieje i od razu będzie miał negatywny, pejoratywny jakby stosunek do danego produktu, do danej firmy nawet, tak? Tutaj też kilka slajdów później będziemy o tym mówić, są potrzebne testy, czyli wybrana grupa testowa konsumentów ostatecznych, jakiś, może nie konkretnie w grupie docelowej, ale wybrana grupa z konsumentów jakby działających w internecie, która powie nam, czy tak, to co stworzyliśmy jako na pierwszym planie jest zasadne, jest właściwe. Tutaj tych punktów może być też całkiem sporo. Wyznaczyłem takie dwa podstawowe. Wersja mobilna czy wersja internetowa. Internetowej, no niestety powiedzmy na iPadach różnych, na iPhone'ach, ludzie przekonują się strasznie do marki. Wiedzą, że już raz coś ściągnęli, drugi raz nie chcą tego ściągnąć. Nieważne, jakbyśmy to poprawili. Gdybyśmy zmienili tam logo faktycznie, zmienili kolorystykę, to może ktoś by drugi raz to ściągnął, ale droga wejścia jeszcze raz na ten rynek, czy też przekonania klienta, że my jesteśmy inną aplikacją, jest dosyć spora i czasochłonna, energochłonna. Łatwiej trochę jest przetrwać w internecie, tak? Czyli możemy wystawić stronę, dać jakiś dostęp do kilku znajomych, powiedzmy hasło jakieś, możemy w ogóle się nie ogłaszać, nie robić marketingu dużego, czyli do grona testerów z polecenia. Może akurat się okaże jak w naszej klasie, tak, że te polecenie jest tak duże i akurat produkt był na tyle dopracowany, że ludzie chcą dalej to oglądać. Tak? Aha, tak powiedzmy z cyklu przykłady z rynku,
Bardzo mi się kiedyś podobało stwierdzenie, że w Golden Line jest zawsze osoba do mówienia nie. Jest to po prostu taka funkcja, która jest menadżer do mówienia nie. Tak słyszałem taką anegdotę. To jest też kwintesencja tego, co robimy na samym początku, tak, w projektach IT. Pierwsza ta faza proof of concept, gdzie sprawdzamy, czy to, co wymyśliliśmy, bo z reguły to, co wymyśliliśmy, nie funkcjonuje na rynku fizycznie, tak? Tego nie ma, to jest nowatorskie, to jest innowacyjne. To daje jakby świeży powiew powietrza na rynek, tak? Może po prostu, może nie działać, tak? Więc nie jakby okopujmy się wokół tej idei, bo to jest nasza idea, więc wiadomo, że będziemy chcieli ją po prostu bronić, tylko stwórzmy coś, co jest podstawowe, bez żadnych dodatkowych funkcji. Zobaczmy dalej na Golden Line. Nie ma jakichś super, nie wiem, dodatkowych możliwości, tak? Tam ten system jest prosty. Dlatego fajne, że jest prosty. Zresztą no, iPhone, tak, niedaleko szukać. Jest bardzo prosty, jest ergonomiczny. Ja myślę, że tutaj te prawdy zarządzania projektem są wszystkim dobrze znane, ale tak samo jak są znane, mam wrażenie, że są bardzo często zapominane. Spróbujmy przedyskutować ten slajd, czyli jak sobie pomóc w dobrym zarządzaniu. Zakładamy dalej, że mamy projekt, wymyśliliśmy go, mamy grupę kilku fachowców, powiedzmy od IT, programista, project manager. Chcemy stworzyć kolejny dobry serwis, aplikację, system. U nas mamy takie zasady. Zawsze wyznaczamy odpowiedzialność na konkretną osobę. Wiele razy widzieliśmy sytuację, gdzie ktoś wchodzi do biura, powinno być zrobione to, a to. Zrobicie to? Tak zrobimy. Do widzenia. I jakby przy zarządzaniu projektem, szczególnie w małych firmach MSP, powiedzmy 5 do 50 osób, zawsze powinna być odpowiedzialność na jedną konkretną osobę. To powinno być zrobione pani X, pani Y, konkretnej osobie. Niech ona nie zajmuje się fizycznym wykonaniem tego, tak? Tylko zweryfikowaniem, czy to zostało jakby doprowadzone do końca. Jeden koordynator całości, nawet jeśli to jest ta sama osoba powyżej. I precyzyjna ścieżka rozwoju. To jest bardzo przydatne narzędzie, ponieważ za tydzień, za dwa, przy masie pomysłów nowego projektu IT, zaczniemy się zastanawiać, co my chcieliśmy zrobić, tak, na samym początku. Co my chcieliśmy zbudować. Więc jakby ten rynek tak się szybko rozwija, że przy chmarze pomysłu z zewnątrz, no, nie utrzymamy tego korowego nurtu, tak. Rozrysowanie go, nawet po prostu poświęcić jedną ścianę w biurze, świeżo pomalowaną i narysowanie flamastrem. Chcemy dojść do tego punktu i tam idziemy. To jest kluczowa sprawa. Też mieliśmy taki przypadek, gdzie w zakresie zaniechaliśmy projektu, tak? Ponieważ w trakcie odbiliśmy na kilka odnóg i za każdym razem to był rewelacyjny pomysł. Sprawdziliśmy wszystko, zrobiliśmy 5 odnóg, pieniądze się skończyły, no i nie mogliśmy doprowadzić ani jednego pomysłu do końca. Więc teraz mamy takie przeświadczenie, że możemy się mylić, ale próbujemy naszej pierwszej idei, tak? Czyli jest jeden projekt, realizujemy go do końca, robimy pierwszą wersję MVP, sprawdzamy ten model zasadniczy i możemy dalej jakby rozwijać się, tak? Minimalna konieczna formalność. To pomaga w zarządzaniu projektami o tyle, o ile to nie jest jakby nadmierne, tak? To znaczy się, nikt nie lubi papierkologii, no umówmy się, to generalnie przeszkadza, jeśli tego jest za dużo, natomiast to też wzmaga jakby odpowiedzialność. Osoby, gdy podpisują coś, gdy widzą coś formalnie jakby poważnego, czy to jest osoba pisząca program, czy zarządzająca siecią 5 sprzedawców, no widzi, że to ma sens, tak? W strukturze rozmytej, crowd. Teraz powiedzmy, wiele projektów jest realizowany na zasadzie przez systemy crowdowe, crowdfinancing, crowdsourcing, tłumaczenia, tak? Tłumaczenie pana Tadeusza, w stanie ktoś chciał chyba przeprowadzić. Jak przetłumaczyć to w grupie, nie wiem, 150 tysięcy osób, tak? Zasady są takie same, czy w crowdowej strukturze, czy w firmie pięcioosobowej. Akurat w tamtym przypadku, jak czytałem ten projekt, polega to mniej więcej na tym, że każda osoba ma trzy segmenty. Pierwszy segment pana Tadeusza, powiedzmy, pierwszy tam jakieś 10 wersów, tłumaczy, inny segment sprawdza,
a trzeci weryfikuje na trzecim etapie. Są trzy etapy weryfikacji. Sprawdza ten, weryfikuje inny, a jeszcze na trzecim stopniu weryfikacji sprawdza jeszcze inny, tak? Więc oczywiście, jeśli na drugim stopniu weryfikacji się nie sprawdzi, to nie ma licencji na bycie weryfikatorem trzeciego stopnia. Natomiast zasada, nawet w takiej grupie jakby rozmytej, jak tam 150 tysięcy osób, czy to może być równie 15 milionów, tak? W pracy grupowej wymaga przydzielenia konkretnych zadań, tak? I też sprawdzenia tego po kimś. Tutaj nikt nie jest jakby, szczególnie w tej branży, mam wrażenie omnibusem, który wie wszystko, zawsze to musi być sprawdzone po drugiej osobie. Przez drugą osobę i po pierwszej osobie. Współdzielenie informacji. Bardzo fajny wynalazek jakby czasów nowożytnych, Google Drive, wszystkie programy typu Basecamp, zresztą można tutaj mnożyć. Bardzo pomaga to w atmosferze grupy, która produkuje nowy soft, nowe programowanie. Wiemy, gdzie jesteśmy, jakie dokumenty mamy, one są dla wszystkich dostępne. Każdy może podzielić się pracą, która jest jakby widoczna dla wszystkich. Pomaga to w atmosferze i sprawia, że jest taki drobny element rywalizacji. Znaczy, ja już swój produkt oddałem, tak? Ja już mam rezultat, wszyscy widzicie, czekam na resztę, tak? Bieżące testy, no to jest jakby też clue. O planie już mówiliśmy. Aha. Przy realizacji projektów IT zawsze jest taka dosyć, no już osobista powiedzmy sprawa, ja to wymyśliłem, ja to stworzyłem, czy też moim zespołem, wiem, że to jest dobre, to jest na pewno dobre i bronienie tego, okopywanie się wokół swojej własnej idei, która z natury uważamy, że jest słuszna, przecież sami na to wpadliśmy, tak? Nie mogło być inaczej. No przy realizacji projektu właśnie w tej branży, no tak nie do końca jest, tak? My tworzymy coś nowego i na przykład niedawno mieliśmy taki case, zrobiliśmy wspólnika, który jakby całość procesów IT poustresowaliśmy właśnie do niego. Nie byliśmy w stanie stwierdzić i też zarzucić mu, że to, co zrobił, jest niedoskonałe, ponieważ on się znał na tym bardziej niż my. Jakby po to go zaprosiliśmy do spółki. Więc trzeba czasami mieć tą umiejętność stworzenia dobrego systemu weryfikacji. I on powinien być znany na samym początku. Okej, jest zespół od IT, jest to powiedzmy jedna osoba, 5-50, może nawet 150, może jest to duża firma, może jest to ASECO, ale zawsze na początku jakby rozmowy nad tym, kto zbuduje ten system, za jakie pieniądze, potem kto je weryfikuje. Kto weryfikuje te wskaźniki, które sobie na początku założyliśmy. Czy to będzie właśnie to ASECO, czy to będzie ta jedna osoba, która tworzy. No dosyć ryzykowne, tak? Ja bym się tego zadania też nie podjął, bo też nie jestem programistą, ale wyznaczyłbym osobę, która się tym może ściśle zająć. No akurat w projektach unijnych jest to łatwiej, tak? To my robimy wskaźniki, my je sobie wyznaczamy, my realizujemy i potem my sprawdzamy wykonanie. Ewentualnie potem jesteśmy sami weryfikowani post factum, tak? Ale deklarujemy wykonanie na sam koniec. Narzędzia przy projektach. Tutaj też jest tego jakby bez liku, tak? Tak. Tak, to są wskaźniki, dokładnie. Na początku mapa funkcji, mapa tego, co chcemy stworzyć, to przy każdym projekcie. To łatwo zweryfikować, bo jesteśmy to sami w stanie zrobić. Testy na grupie testowej. Ktoś powiedział, że okej, możemy robić na grupie testowej, ale sobie ją, że tak powiem, spalimy, tak? Zepsujemy sobie tą grupę, do której specjalnie chcemy jakby uderzyć z produktem. Jeśli my mamy produkt dla hotelarzy na przykład, to niekoniecznie idźmy jakby w tym kierunku. No, użytkownik internetu to użytkownik internetu. Równie dobrze może to sprawdzić osoba, która generalnie jest zorientowana, lubi korzystać i mi powie, że to, co jakby sprawdził, jest według niego weryfikowalne na poziomie jakby dostatecznym. To właśnie jakby pan Krug, Nielsen wpadli na coś takiego, że zamiast robić testy na powiedzmy grupie 1000 osób, równie dobrze możemy robić testy systemu na grupie 5 osób i zweryfikują 70% jakości systemu, tak? Jeśli to będą 3 osoby, to będzie 60% podobno, według ich badań. Więc no to jest jakby też tutaj się Pareto nam kłania, tak? Nie, za 20% zróbmy coś, co przynosi nam 80%, czy to za 40%, coś, co przynosi nam 60%. Tutaj nakłady powinny być minimalne, ponieważ to nie jest nasz pierwszy i ostatni test.
ten proces, on się jakby powiela, tak? My tworzymy cały czas nowe MVP i sprawdzamy, czy to zrobiliśmy jest OK, swoją piątką, tak, dziesiątką osób, minimalnym nakładem i na sam koniec dnia dopiero sprawdzamy to, co tworzyliśmy i chcemy na pewno oddać na rynek. Czyli perfekcjonizm versus oszczędność. Case. Nasza właśnie jedna z pierwszych spółek, która otrzymała inwestora. Pomysłodawca pojawił się z prostym notatnikiem. Notatnik online. Super narzędzie jak na ten czas. Szkoda, że wtedy akurat było takich, nie wiem, z 200. Potem no już teraz może jest 200 tysięcy, tak? Ale i tak chcieliśmy z nim zbudować fajną spółkę. Osoba była zaangażowana, było sporo pomysłów. Na dziś dzień mamy właśnie szanownego inwestora w postaci Asseco. Trzy produkty, które się mają dobrze, każdy z nich jest rentowny. Przychody są w miarę przewidywalne, w miarę na może nie na super poziomie wysokim, ale w miarę na odpowiednim poziomie. I grupa dodatkowych kanałów dystrybucji. Dziś TimeCamp jest po prostu programem nie notatnikiem, ale programem do analizy czasu pracy, zarządzania projektami, analizy zasobów czasowych w naszej firmie. Co po drodze zrobiliśmy i czego tutaj wolałbym, żebyśmy my jakby unikali w przyszłości po weryfikacji naszych stricte błędów, które można było uniknąć. Gdy zgłosiliśmy się do Asseco, byliśmy pewni, mimo że już to nie był ten notatnik, tylko coś o wiele większego, że to jest dobre, tak? Że wystarczy włożyć pieniądz i wysłać na rynek. Tak okazało się, że nie było i to nam powiedział nie żaden analityk, nie my, nie pomysłodawca, który według niego wiedział wszystko, tylko klient. On nam powiedział, że no faktycznie, jak mówiłem na początku, to się nie nadaje do niego, do firmy, ale może mu zrobić to i to, wtedy on faktycznie jest w stanie włożyć na to pieniądze. No i dzięki temu pierwszemu klientowi już teraz jest dosyć spora jakby relacja między nami a nimi. No udało się tą spółkę popaść dalej do przodu. Moglibyśmy zrobić wcześniej testy piątki, tak, te słynne. Produkt wszystko w jednym. Jak mogliśmy tego uniknąć? Wtedy był produkt, który miał dosłownie wszystko, tak? Ten notatnik, to mierzenie czasu. Dalej, testy piątki by wystarczyły. No a obecnie już mamy trzy dedykowane produkty, tak? Dla dzieci, dla biznesu w jednym sektorze i dla biznesu w drugim sektorze. Spore, naprawdę spore nakłady na produkcję, nie będę się chwalił liczbami, natomiast to wszystko, co teraz widzimy, dałoby się zrobić za no, sporo mniej pieniędzy. Myślę, że 50%, 40% tych nakładów dałoby się jakby zaoszczędzić, tak? Gdybyśmy tylko zrobili jedną rzecz. Gdybyśmy w procesie realizacji wymyślili sobie taki produkt, jak właśnie MVP, czyli minimum. Minimum, które potem działa, funkcjonuje i mówimy, ok, od tego miejsca odbijamy się, idziemy gdzieś dalej z naszym projektem. To powinno wyglądać inaczej, powinno służyć takiemu klientowi w ten sposób, tak? Więc cóż, na dzisiaj, jeśli chodzi o mnie, to mam do przekazania wszystko Państwu. Nawet Bóg kiedyś zaczynał, tak mówił Guy Kawasaki, teraz właściwie dużego venture'a właśnie w Stanach. Skupianie się na produktach, rezultatach, które czasami brzmią zbyt demonicznie, ale są naprawdę bardzo proste i mogą nam ułatwić życie. Dziękuję.